Cześć! W tym filmie pokażę Tobie, w jaki sposób zarobić wtyk modularny RJ50 10P10C na przewodzie. Tutaj mamy dwa przykładowe wtyki na przewodach od różnych skanerów. Tego typu wtyki modularne można zarabiać względem potrzeby. Nie ma tutaj standardu kolejności przewodów. Tutaj mamy przykładowy skaner. Tutaj mamy gniazdo RJ50 i przewód z wtykiem. Czasem zdarza się taka sytuacja, że ten wtyk trzeba wymienić. Służy do tego zaciskarka wtyków 10P10C, którą możemy kupić za około 59 zł. Ważnym jest, aby spisać wszystkie kolory przewodów w zależności od złącza. Tutaj w trzecim, ósmym, dziewiątym i dziesiątym złączu mamy nasze przewody. Na początku za pomocą zaciskarki odcinamy końcówkę. Należy zwrócić uwagę, że przewody we wtyku są dosyć długie, więc musimy zdjąć izolację na dłuższym odcinku. Możemy skorzystać z tego wgłębienia, aby ściągnąć izolację zewnętrzną. Kilkukrotnie obracamy przewodem i wysuwamy. Tyle wystarczy. Zdejmujemy ekran, folię oraz sznurki i je odcinamy za pomocą nożyczek lub obcinaczki. Delikatnie zdejmujemy folię. Jeżeli są, to sznurki także. I odcinamy, żeby zostawić tylko i wyłącznie potrzebne przewody. Sprawdzamy kolejność, tak jak zanotowaliśmy. Wstępnie układamy i przycinamy, aby końcówki były równe. Następnie wsuwamy do naszego wtyku modularnego zgodnie z kolejnością i gdy wszystko jest ok, dociskamy, aby zewnętrzna izolacja przewodu weszła głęboko, tak jak tutaj widzicie. Tak samo wszystkie przewody weryfikujemy, czy doszły do samego końca i zaciskarką zaciskamy wtyk. Weryfikujemy, wszystko ok, zaciskamy do oporu. Można to zrobić kilkukrotnie, aby wtyk idealnie na przewodzie był osadzony. Ok, gotowe. Weryfikujemy jeszcze raz. Wszystko jest ok. Możemy włożyć wtyk do gniazda i zweryfikować, czy wszystko działa. Dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że ten poradnik Wam się przyda. Cześć!